Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Joanna Gdowska i jestem koordynatorem konferencji edukacyjnej Z przeszłością w przyszłość, jak uczyć o Holokauście, organizowanej przez Operę i Filharmonię Podlaską, Europejskie Centrum Sztuki, w związku z inauguracyjnym projektem Korczak i premierą musicalu, która miała miejsce 29 września 2012 roku. Gościem honorowym konferencji jest izraelska poetka i pisarka pani Batsheva Dagan, która jest pionierką w pisaniu prac o Holokauście, prac poświęconych dla dzieci, pisanych językiem dziecka. Praca nosi tytuł Co wydarzyło się w czasie zagłady? Opowieść rymowana dla dzieci, które chcą wiedzieć, i jest publikacją szczególną, dlatego że wydajemy ją wraz z naszym projektem. Jest to jedna z pierwszych publikacji Opery i Filharmonii Podlaskiej. Pierwszą, o której chciałabym wspomnieć, jest praca Michała Rusinka, bajka dedykowana Januszowi Korczakowi, zatytułowana Powieki, z ilustracjami, niezwykłymi ilustracjami Oli Cieślak, która także zgodziła się zilustrować książkę pani Batszewy i mamy nadzieję, będzie z nami kontynuowała jeszcze współpracę. Co wydarzyło się w czasie zagłady? Opowieść rymowana dla dzieci, które chcą wiedzieć. Autorstwa Batszewy Dagan. Ilustracje i opracowanie graficzne Ola Cieślak. Kto z Was chciałby wiedzieć, czy duży, czy mały, co w czasie zagłady na świecie się działo? Pragnę opowiedzieć prawdziwe wydarzenia, żeby je przekazać następnym pokoleniom. To było kiedyś, przed wieloma laty, kiedy dziadkowie, rodzice mamy i taty, byli jeszcze sami bardzo, bardzo mali lub nawet jeszcze nie urodzili się wcale. W nazistowskich Niemczech to się wydarzyło i wiele się jeszcze o tym będzie mówiło. Żył w tym państwie człowiek, okrutny i srogi, spośród innych wrogów najbardziej wrogi. Był to Adolf Hitler. Jemu cześć dawali. Był wielkim złoczyńcą i wszyscy się go bali. Przy pomocy siły chciał zdobyć cały świat, bo wszystkich nienawidził już od wielu lat. Ponieważ ja jestem i przeżyłam, jestem psychologiem i jestem również wychowawczynią, uważałam, że mam obowiązek zrobić coś z moimi przeżyciami i wybrać treści, które odpowiadają dzieciom, i są takie treści. Moje pierwsze dwie książki napisałam w Londynie. Byłam tak i wszędzie byłam w Londynie, byłam w Ameryce i byłam w Rosji. No i oczywiście w Izraelu. I dzieci w Izraelu też. Ta sama kwestia jest wszędzie. Czy nauczać, a ja jestem pionierką wprowadzenia tematu bardzo wcześnie, nawet już w przedszkolu. I moje pierwsze opowiadanie to jest Czika, piesek w getcie. I ja zbudowałam taką treść, że dzieci mogą przeżyć to. No i oczywiście, że w moich opowiadaniach dla dzieci musi być happy end. Żył w tym państwie człowiek, okrutny i srogi, spośród innych wrogów najbardziej wrogi. Był to Adolf Hitler. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że jestem bardzo wzruszona inicjatywą dyrektora pana Skolmowskiego, który słyszał tylko kilka zwrotek i powiedział: tak, my chcemy opublikować
tę książkę. Byłam tak, no i to jest dla mnie wielkie zadośćuczynienie, dlatego że to mi pomaga światu opowiedzieć i zacząć od małych dzieci, nie szkodząc im. W czasie konferencji miał miejsce panel dyskusyjny z udziałem znakomitych gości, przedstawicieli muzeów i instytucji kultury, a także fundacji działających na rzecz dziedzictwa żydowskiego i Holokaustu. Goście zastanawiali się, jak skutecznie uczyć o Holokauście, jak tą wiedzę przekazywać młodym odbiorcom, żeby też zajęcia były atrakcyjne. Jedną z takich metod jest spotkanie ze świadkami. Tych świadków już jest niewielu, aczkolwiek takie spotkania są bardzo wartościowe, jak spotkanie młodzieży z panią Batrzewą Dagan, która gości w Białymstoku. Również metoda projektu umożliwia bardzo ciekawe nauczanie o Holokauście, różnego typu filmy, różnego typu źródła i oczywiście nie warto zapominać o stronach muzeów takich jak Yad Vashem czy La Mémorial de la Shoah w Paryżu. Uczestnicy konferencji otrzymali również pakiety edukacyjne, które dotyczą muzykalu Korczak, a które napisałyśmy wspólnie z panią Anną Janiną Klozą. Nie wolno zostawiać świata takim jest w świecie wartości Janusza Korczaka. Pakiet edukacyjny skorelowany jest z librettem muzykalu. Wykorzystane w nim zostały również materiały źródłowe, na przykład pamiętniki Korczaka. Przygotowuje on młodzież i dzieci, bo składa się z dwóch części, do odbioru muzykalu, ale może też stanowić zupełnie odrębny materiał do pracy na lekcjach. Zależało nam na tym, żeby scenariusze były zbudowane w taki sposób, aby mówiły o świecie wartości i odnosiły się do praw człowieka i praw dziecka. Mamy nadzieję, że takie projekty będziemy kontynuować w najbliższej przyszłości. Do zobaczenia.